szlachetnym boksie. Limit kategorii wagowej to 81 kg. Potrwa ta walka 3 minuty po 3 rundy. A do narożnika niebieskiego zapraszam reprezentującego Krystal Białystok, Sylwester Perkowski! A jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym będzie reprezentant Wiktoria Ostrołęka, Damian Krukowski! Zawodnicy już zaproszeni między liny ringu. Jest już w nim Sylwester Perkowski, Krystal Białystok. Szanowni Państwo, w trzeciej walce mam zaszczyt przywitać w narożniku niebieskim reprezentant Krystal Białystok. Na swoim koncie ma stoczonych 30 walk. Jest wicemistrzem Polski Młodzików, brązowym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów oraz Kadetów. 18-letni Sylwester Perkowski! Jego rywal w narożniku czerwonym to 24-latek reprezentujący Wiktorię Ostrołęka, zdobywca trzeciego miejsca Mistrzostw Polski Juniorów, dwukrotny brązowy medalista Pucharu Polski Kadetów, podopieczny Daniela Zaręby i Pawła Czartoryskiego. Na swoim koncie ma 61 stoczonych pojedynków. Damian Krukowski! No i tutaj, proszę Państwa, będziemy znali odpowiedź. Doświadczenie Krukowskiego, starszego zawodnika, czy jednak umiejętności Sylwestra Perkowskiego. Sylwester Perkowski, zawodnik z tymi bardzo, było nie było, efektownymi tatuażami. Myślę, że tak dosyć no, jakościowo i gustownie dobranymi, natomiast to jest kwestia oczywiście subiektywnej oceny. No i jego rywal Damian Krukowski. Większe doświadczenie Krukowskiego, ale mam wrażenie, że taki chyba jednak ostrzejszy w tej walce powinien być Perkowski. Zobaczymy, jak to się będzie układało. Przypominam, to jest pojedynek pięściarski, a więc żeby się Państwo nie zdziwili, że tutaj zawodnicy nie kopią. To jest pojedynek boksu olimpijskiego. 3 rundy, 3 minutowe. No i zobaczymy, jak tutaj będą wyglądać. No jak na razie, jeśli chodzi o samą pozycję pięściarską, samo ułożenie, bardziej podoba mi się Perkowski, natomiast to nie zawsze musi przekładać się na efektywność w trafionych ciosach.
Sylwester Perkowski, Krystal Białystok, a Damian Krukowski, Wiktoria Ostrołęka. A więc kluby, które gdzieś tam regularnie wystawiają swoich zawodników w krajowych czempionatach. Zresztą w tych młodszych grupach wiekowych Perkowski medale zdobywał. No teraz nie trafił lewym prostym Krukowski, zszedł na dół, no i też ten lewy sierp Perkowskiego był przestrzelony. Brakuje mi trochę takiej, powiedziałbym, dynamiki u obu zawodników, żeby gdzieś tam wstrzelić się ze swoją akcją w tempo. No teraz widzimy zainicjowany atak Krukowskiego, ale przewidział to Perkowski, dlatego mówię, tu nie ma tego elementu zaskoczenia, nie ma tego, tej dynamiki. I teraz znowu z drugiej strony podobna akcja, lewy prosty, przeczytał to spokojnie Krukowski. Niewiele celnych ciosów, dużo takich akcji, które, tak jak powiedziałem, są przeczytane przez rywale, czy to zejście w dół, czy to krok do tyłu i unik. No i widzimy po raz kolejny, mamy pojedynek Mańkuta z zawodnikiem praworęcznym. Tutaj widzimy z odwrotnej pozycji próbuje boksować Krukowski, chociaż nie wiem, czy on nie będzie czasem zmieniał, bo ta pozycja jest taka, powiedziałbym, trochę, mam wrażenie, jakby oszukana, odwrotna. Bardzo często gdzieś tam łączy te nogi. Zbyt proste, zbyt czytelne to w wykonaniu Perkowskiego. Końcóweczka. No, wydaje mi się, że defensywnie i jeśli chodzi o samą taką pozycję bokserską, lepsze wrażenie robi na mnie Perkowski. No tak jak teraz widzimy. Próba wejścia Krukowskiego został skontrowany na koniec takim króciutkim lewym przez Perkowskiego. Natomiast no, mało takich wyraźnych, soczystych akcji w tej walce, ale poziom w tej walce oczywiście jest, bo też nie można tego porównywać z pierwszym pojedynkiem dzisiejszej gali, który był w otwartej tutaj transmisji. Druga runda pojedynku. Zobaczymy, czy będzie się tutaj działo więcej, czy będzie tutaj więcej dynamicznych akcji. Ładnie w defensywie wygląda Perkowski. Ta garda jest dosyć szczelna, potrafi zejść, potrafi rotacyjną obroną również wyjść przed prawym sierpowym, ale teraz się nadział akcją taką dosyć prostą, lewy, prawy lewy nie zdążył zejść, chciał tutaj niziutko przed tymi ciosami, nie zdążył przed tym lewym, no i taki pierwszy chyba mocny akcent ze strony Krukowskiego w tej rundzie. Fajnie, trzeba przyznać, zawodnicy dobrani pod siebie, jeśli chodzi o styl, bo walka równa, walka dosyć czysta. Niewiele może tych ciosów, które robiłyby na nas jakieś super wrażenie, ale to jest taki pojedynek dla koneserów, dla tych, którzy lubią szukać w boksie takich kruczków, niuansików, co dany zawodnik może gdzieś tam poprawić, zmienić, żeby to wyglądało lepiej. Teraz za blisko troszeczkę były Perkowski, żeby ten lewy sierpowy zrobił wrażenie. Niedokręcony trochę też ten cios. I jeszcze raz próba lewego sierpa, przyjął to Krukowski. Najlepszy cios w tej rundzie należał bezdyskusyjnie do Krukowskiego. I teraz myślę, że Perkowski będzie próbował cały czas gdzieś tam, no jakby, zaznaczać swoimi ciosami przewagę. Perkowski wygląda, jakby w ogóle się nie męczył w tej walce. To też takie może dać obraz, jakby on w ogóle
No, nie wkładał Maxa w ten pojedynek. Oczywiście to jest złudne spostrzeżenie. Teraz dobra akcja. Nie zdążył tutaj zabrać głowy, nie zdążył odchylić się Krukowski. Nadział się na ciosy z lewej ręki. Ta lewa ręka jest tą, która jest tutaj najskuteczniejsza u Perkowskiego. No teraz proszę, troszeczkę nonszalancji. Był przekonany Perkowski, że będzie w stanie spokojnie odejść przed tym ciosem. Nie zdążył, wyłapał. Było, nie było, był to cios celny i to sędziowie jak najbardziej zaznaczyli. Teraz będzie pewnie znowu próba prawy na lewy i kto będzie szybszy, ten będzie mógł inicjować dalej swoją akcję. Brakuje mi troszeczkę tego, co było w pierwszym pojedynku, przepraszam, w ostatnim pojedynku karty wstępnej, czyli w tym drugim pojedynku, który dzisiaj w ogóle mieliśmy. Tam ci zawodnicy bili, podwójny, potrójny, lewy, prosty, było tam troszeczkę więcej dynamiki. Oczywiście inna kategoria wagowa, tu mamy panów, którzy już ważą 81 kg, też specyfika w tych wyższych kategoriach wagowych jest nieco inna. Tutaj nastawiają się raczej zawodnicy na jakość ciosów, a nie ich ilość, ale brakuje mi. Gdyby chciał sobie któryś z zawodników bardziej otwierać rywala, powinien może spróbować akcji podwójnym ciosem prostym. I wtedy może byłoby łatwiej o to, aby gdzieś swoją silniejszą ręką dojść do głowy rywala. Trzecia runda tej walki, no i tutaj myślę, że któryś z zawodników, jeśli chce ten pojedynek wygrać, musi tę rundę wygrać w sposób zdecydowany, bo jak na razie, no brakuje mi takich naprawdę soczystych akcji, takich jednoznacznych, raczej są to takie pojedyncze ciosy, które są mocnymi stemplami, no w tej pierwszej rundzie takich chyba ciosów więcej miał Perkowski, w drugiej może Krukowski, ale na przestrzeni całej rundy jakoś też Perkowski wyglądał w moim odczuciu lepiej. Perkowski, zawodnik w niebieskich spodenkach, zawodnik reprezentujący Crystal Białystok, a Damian Krukowski, zawodnik Wiktorii Ostrołęka, zawodnik w czerwonych spodenkach. I znowu, jeden prawy prosty, bardzo czytelny dla Perkowskiego, ta lewa ręka już nie miała prawa zagrozić. Gdyby zdecydował się na przykład teraz Krukowski na szybki, podwójny prawy, ale proszę. Próba wejścia i został skontrowany. No brakuje trochę też takiej klasycznej pięściarskiej kontry, brakuje wejścia w cios. To jest to, co myślę, że tutaj rzuca się w oczy. Zbicie, wejście w cios, kontra. No troszeczkę dziś za mało jest w tym pojedynku. Teraz niezły fragment. Ja myślę, że trochę Krukowski sam sobie wytrąca te największe atuty, bo podchodzi głęboko pod Perkowskiego i w tym momencie nie jest w stanie w tym półdystansie zadać takich ciosów, jakie by sobie wymarzył. Ma dobre warunki fizyczne, przez co też wydaje mi się półdystans nie jest takim naturalnym miejscem dla niego. Oj, 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 teraz machnął się. Dobrze, że gdzieś tam poszedł niziutko, przykleił nisko głowę, bo dzięki temu nie dał szansy Krukowskiemu, aby to wykorzystał Perkowski. No ale potem zaakcentował Krukowski jedną niezłą akcją. Teraz właśnie, bezpośredni lewy. To też jest klucz, żeby może bić ciosy bezpośrednie z silniejszej ręki. No teraz Perkowski zadał do was swoje ciosy, szybciutko odszedł, żeby gdzieś tam przygotować się następną akcję. No i znowu przestrzelony,
i na łokcie wyłapuje to Krukowski. Teraz próba prawego podbródkowego, to była dobra akcja. Bezpośredni prawy, dobra końcówka Perkowskiego. Kto wie, czy tą końcówką to nie będzie pretekst dla sędziów, aby tę rundę przyznać jemu, no bo tutaj gubi się już w tej końcówce Krukowski. Podkręcił końcóweczkę Perkowski. Fragmentami wyglądał mi na zawodnika, który jest obok walki, ale suma summarum, no myślę, że jednak walka mogła się podobać, mimo że tych ciosów celnych nie było jakoś super dużo. Znowu czekam na werdykt, bo przyznam szczerze, że mam swojego faworyta, zobaczę, czy on się pokryje z tym, co zobaczymy na kartach punktowych. Przypomnijmy, że punktują ten pojedynek sędziowie z kickboxingu, a więc tutaj być może troszeczkę ta specyfika punktowania będzie inna niż w przypadku pojedynków, niż w przypadku sędziów z boksu olimpijskiego, ale to za chwilę zobaczymy. Zna już werdykt sędzia ringowy, za chwilę poznamy go wszyscy my. Szanowni Państwo, w tym pojedynku również była niejednogłośna decyzja sędziów, a walkę tę zwycięża Damian Krukowski! Damian Krukowski zwycięzcą tego pojedynku, absolutnie pogodzony z werdyktem Sylwester Perkowski, nawet gdzieś tam mam wrażenie wskazywał palcem na Damiana Krukowskiego. No ja osobiście tutaj powiem szczerze, że gdzieś tam zastanawiam się nad tym werdyktem, no bardziej, tak jak powiedziałem, patrząc tylko i wyłącznie na sam kurs bokserski, podobał mi się Perkowski, ale rzeczywiście celnych ciosów Krukowski mógł zadać więcej. Sędziowie na pewno gdzieś tam skrupulatnie koncentrowali się na ciosach celnych. Też wydaje mi się, że te akcje pojedyncze były bardziej wyraźne ze strony Krukowskiego. On jest zwycięzcą tego pojedynku. Tak jak powiedziałem, Perkowski absolutnie godzi się z tym werdyktem. Brawa dla Damiana Krukowskiego.